Cześć wam, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł. Dzisiaj pogrywamy w Battlefielda 4, chińska nawałnica. Tym razem bardziej górzysty teren. Cały czas słyszę snajperów, którzy ostro walczą. Ostro walczą, ostro niszczą wroga. Ja sobie na razie biegam i staram się ogarnąć mapę, bo nie wiem gdzie, co, jak. Myślę, że zrobimy taki mały myk i skorzystamy z tegoż to wehikułu. Ciekawe, czy mogę przejechać. A, okej. Oho. Tam widziałem jakiegoś wroga, gdzieś tam leciał. A trochę chyba za daleko. Co? I co? Jesteś tam? Jesteś tam czy cię nie ma? Nie ma nic. Odjechał mi! A, już myślałem. Muszę zmienić sobie maskowanie, bo takie śmieszne mam maskowanie tego motorka. Ach, przejechałem go motorkiem. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Nawet w trójce. Rzadko kiedy motorkiem jeżdżę. O, widzę, że fajny plus. Jak przyspieszamy, to się stoimy na innym kole. To było denerwujące, to było trudne, to było... Dzięki. Zawsze możemy, żeby zginąć. O śmigłowcach. Dobra. Co tu jest? Motor. No sorry, chyba nie. Tu jest jakiś motor. Dobra. No come on, znowu ten sam. Ledwo co się pojawimy na motorku, ja już zginąłem. O, bardzo dobrze ci tak, bardzo dobrze. Zobaczmy na C. Bo widzę, że tam biega jakiś przeciwnik. Myślę, że trzeba do niego dobiec i mu pomóc odejść z tego świata. Zobaczmy. Mamy refleksy. Jerona. Za mną biegł chłopak, no. Trzymaj, lecz się. Tu jest jeszcze jakieś przejście. Skomplikowana trasa. Bardzo skomplikowana trasa. Dobra, nie widzę nikogo więcej. Laptopy, okej. Przydałby się tutaj snajpera chyba. Na zachód od was macie tam drugiego snajpera. I snajperu można jutro pościągać. I myślę, że tak zrobię. Teraz tu już na pewno wezmę snajpera. Nie wiem, jak będzie mi szło, bo snajperem bardzo rzadko grałem. Szczególnie jeżeli chodzi o strzelanie na bardzo duży dystans. Zobaczmy tym zwiadowcą. Ładunek C4 przenośny, blu. Zobaczmy, jaka jest broń w ogóle. Super. Na chwilę obecną mam tylko jeden karabin. Mam dwójnóg. A, może się przydać. Będzie stabilniejszy karabin. Duży zasięg, sześciokrotne powiększenie. I tutaj, okej, dobra. Spróbujmy. Może coś się uda, jesteśmy na C, także mamy fajny... Pojazd nieprzyjaciela na zachód od was. Fajna miejscowa do... do rozwałki. O! Patrz. A do góry pobiegł, tak? CIS. I kill you. Ha, ha, ha. Dobra, wezmę snajpera. Zobaczmy, czy coś się da upolować. Gdzie widzicie, chłopcy? Radarowcy.
Wyżej? Dobra. A, tu fajna miejscuwa jest. Naprawdę fajna miejscuwa. Wszyscy snajperzy tu siedzą. Zobaczmy. Tylko zwiadowca. Trochę za daleko, przydałby się ktoś bliżej. Spróbujmy ich osłaniać. To ta, która za daleko znowu. O, teraz lepiej. O! Trochę dalej. O, come on. O, teraz lepiej. Super. Akurat musiał wbiec do budynku, no. Wzięliście to? Dobra, musimy troszeczkę pobiegać. Nie ma innego wyjścia. D. Czemu on stoi tam na tym D? Strzela do kogoś. Okej. Okay. Niech... Chociaż nie, dobra. Odwrócimy się tutaj. Jeździć. O, come on. Ciężko trafić, jak ktoś jeździ. Za bardzo rzucę. Straciliśmy kontrolę. Musiałby stanąć i nie ruszać się. Będzie łatwiej trafić. No, udało się, jednego mam. Zobaczmy, czy nie zachodzą nas od tyłu, bo czasami człowiek się skupi na jednym celu, a efekt będzie tragiczny. Położył się. A mnie tu jeden. Przepraszam! Podejdź tu jeszcze, to się tak tu walę. Stary, gdzie ty jedziesz? Chyba żartujesz. No. Przydałby się naprawa. Właśnie zneutralizowaliśmy cel Delta. Chyba tam snajper musi na punkcie C. No to jest akurat dobrze, można było przewidzieć. Ja na miejscu kierowcy podjechałbym na C teraz i walił tam prosto w tą kopułę. Żeby się wynieśli. Żeby może być w piechocie. Kurde, że jak to? Nie czekamy, gramy? Aha, no faktycznie. Czekam na wytyczne. Dobra, jedź chłopcze, jedź. O, fuck. Już wiem, o co, czemu stoi. A widzę już, gdzie jest. Aha. Okej. Okay. Moja wina, wybacz. Cel echo został utracony. No. Co to było? No i tam siedzą, chłopie. Wal tam. Widzisz? Zaznaczam ci, widzisz? Zaznaczam ci. Przeskoczył. Kurde, z takiej odległości potrafię ci trafić. Uwaga, straciliśmy cel Alfa. Przejęliśmy kontrolę nad celem Echo. Jedź dalej, nie, co? O, jestem dowódcą, nie zauważył nawet. Bardzo ostrożny jest ten gracz. No czekaj, no wal tam, no. Tak, wyżej.
A, wyskoczył. Kurczę, no. Ale syf. Żołnierz z bronią przeciwpancerną na zachód od was. Gdzie oni są? Gdzie jest ten... Wyskocz teraz z tym łebkiem. Goddammit. Prosto w łeb i bardzo dobrze ci to. Prosto w łeb następny. Już koniec tej zabawy. O! Haha! Haha! Nie umiesz trafić, ty. Przeładujemy sobie. Zajdziemy go z tej strony. No nie widzę. O, teraz lepiej. Bo nie widzę, gdzie oni siedzą. Fajna sprawa z tym przybliżeniem. Ale niestety. Kurczę, no. Widzę cię. I see you. I co? Z drugiej strony przylecisz? Jakim cudem mnie trafił? Ale syf. Uwaga, ten delta jest pod naszą kontrolą. Drugi żołnierz, na wschód od was, ma broń przeciwpancerną. Nie widzę. Dobra. Inaczej załatwimy. O! Dobra, wygraliśmy. Nie było tak źle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.